Następny referat to jest pana Andrzeja Łuczaka, redakcja Pomnik Smoleńsk, analiza rozkładu szczątków U-154M-101 z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Po tej zapowiedzi mogę powiedzieć, że większość referatu trzeba będzie przenieść na część końcową. Właśnie moje prace zawierają mnóstwo odpowiedzi na pytania, które przed chwilą pan profesor postawił. Jako że dzięki współpracy istniejącej między Konferencją Smoleńską a prokuraturą uzyskaliśmy materiały z akt śledztwa. I są to rosyjskie protokoły oględzin miejsca zdarzenia, które były wykonane w dniach od 10 do 14, 15 kwietnia. I moja praca bazuje na tych właśnie materiałach, które umieściłem w oprogramowaniu GIS-owskim, które umożliwia nam połączenie bazy danych o różnych elementach z ich wizualizacją, czyli położeniem w terenie. Jak widzicie Państwo, korzystałem właśnie z raportu archeologów, który znakomicie opracował pan Jabczyński w zeszłym roku. Tu trzeba było pewne rzeczy tylko adaptować. I właśnie rosyjskie protokoły oględzin. Dodatkowo znakomitą pracę wykonały rodziny smoleńskie, które po prostu przy identyfikacji szczątków wniosły kapitalny wkład. Właśnie widzimy, że w roku 2013 Marek Dąbrowski jako pierwszy wykonał taką wizualizację szczątków na brakowisku. Wykonane to było w oprogramowanie CAD, które niestety nie umożliwia zaawansowanych analiz. Tu można było pewne elementy pokazać. I tu wspominam na slajdzie właśnie podziękowanie dla rodzin, których praca była nie do określenia. Stworzenie bazy danych. Górny arkusz to są właśnie dane pana Jabczyńskiego, które musiałem adaptować o tyle, żeby przejść z oznaczenia sektor, box sektor na położenie geograficzne. To prostymi wzorami matematycznymi udało się zrobić. Natomiast ten drugi arkusz to jest wyciąg z rosyjskich protokołów poszczególnych kart, które były analizowane i opisywane i umieszczane. Stworzyłem 1000 rekordów, to o czym pan profesor wspomniał, z tym, że trzeba mieć świadomość, że próbując wykonać później analizy, nie starałem się robić dziesiątków tysięcy znalezisk. Czyli jeśli biegli opisywali, że w pewnym miejscu znajdują na przykład torbę i koło tej torby znajdują się długopis, klucze i tam wymienia się dużą ilość elementów, ja to traktowałem jako jeden rekord. A można byłoby zrobić z tego kilkadziesiąt, prawda? Jeśli wśród wymienianych rzeczy był dowód osobisty, karta podpisana, czyli rzecz, którą można zidentyfikować, to była wtedy umieszczana jako osobna pozycja. W programie GIS oczywiście rzeczą niezbędną jest korzystanie z podkładów geodezyjnych, więc tutaj korzystałem z mapy satelitarnej, zdjęcia makowskiego z nalotu, było również zdjęcie z czerwca, które można pobrać z Google, no i jest również ten taki podkład, który pan Marek Dąbrowski wykonał, do celów takich sprawdzających wykorzystywałem. Prawdą bym... Aha, możemy dalej. I to, o czym było wspominane, zresztą Państwo możecie przejść i na zewnątrz zobaczyć mapę tego terenu. Została nałożona warstwa z siatką archeologów w układzie 10x10. Powiększyłem ją do rejonu, gdzie występują pierwsze znaleziska. Jak mogą Państwo jeszcze zwrócić uwagę na dolny fragment. Tutaj mamy dwa podkłady geodezyjne wykonane w dniu 12 kwietnia. To jest zdjęcie satelitarne, które strona polska otrzymała w darze prokuratura w firmie Digital Go. Natomiast to jest zdjęcie
z nalotu lotniczego. Różnice w jakości, bo to jest ta sama skala. Widzicie Państwo, że jest kolosalna. I to, co dziwne, z tego zdjęcia wszyscy, którzy korzystamy, ono pochodzi tylko i wyłącznie z pliku PDF z raportu MAK-u. Strona polska nie wystąpiła o tak podstawowy dokument, żeby uzyskać. Jeśli my mówimy o tym, że jakieś mityczne zdjęcia satelitarne amerykańskie istnieją, to mamy przed sobą coś, co było wykonane powiedzmy o 1000 razy niżej, bo to jest ta skala, 900 kilometrów, a powiedzmy 900 metrów. Więc dysponując oryginałem tego zdjęcia, byłaby możliwość powiększenia go i próby identyfikacji tych wszystkich szczątków, które widzimy na tym zdjęciu. Tu akurat nie mam takiego slajdu, ale na przykład jest w raporcie firmy Small Biz jest prezentowane pewne miejsce, ja je później pokażę, w którym mówi się, że to jest coś związane z Tupolewem. Bo oni zrobili to na podstawie tych plamek. Natomiast jak się weźmie ten plik, powiększy, to tam można zidentyfikować, że to jest bus rosyjskich służb, która tam przyjeżdżała i zabezpieczała teren. Zaprezentuję błyskawicznie kilka możliwości programu, czyli dane, które wczytuje się do takiego programu GIS-owskiego, one zostały podzielone na różnego rodzaju kategorie, czyli mamy kategorie związane z pasażerami, ciała, fragmenty, ubrania i tak dalej, wnętrze. To, co pan Jałczyński zaproponował w zeszłym roku, to zostało tu umieszczone. Mamy to jako osobne warstwy, można dowolnie chować, pokazywać, zmieniać i tak dalej. Kolejną rzeczą, w ramach warstwy mamy możliwość filtrowania, czyli wybierania niektórych danych. Będę później w ramach analiz pokazywał, że na przykład możemy wyciągnąć z tego szczątki związane na przykład z załogą i zastanowić się, no co się mogło zdarzyć, bo wiemy, gdzie ta załoga siedziała w momencie katastrofy. Zaprezentowanie takiej możliwości. W zeszłym roku pan Jałczyński pokazywał nam slajd dotyczący izolacji, którą archeolodzy zidentyfikowali i ja to pokazuję na górnym zdjęciu już po przeniesieniu tych danych. Tu jest kolejny przykład szczątków. Oczywiście Państwo nie nadążycie tego przeczytać na pewno, ale czas mnie goni, więc ja tak szybciutko to pokazuję. Szczątki archeologów, protokoły oględzin. Tutaj mamy możliwość wstawiania bądź usuwania podkładu i dzięki temu zyskujemy na przejrzystości tego przekazu. Natomiast prosiłbym, abyście Państwo spojrzeli na to ogólnie, statystycznie. Jak wygląda rozkład tych szczątków? Nie pojedyncze pozycje, ale właśnie rozkład. Tutaj dla porównania jest zestawienie szczątków kostnych, które znalazły się w raporcie archeologów. I tutaj pozostałe są elementy z protokołów rosyjskich. Chyba pominąłem jeden slajd. O, przepraszam, to jest bardzo ważny slajd pokazujący rosyjski protokół, czyli te karty, którymi my dysponujemy, oryginał rosyjski, jest polskie tłumaczenie. I na co chciałem Państwu zwrócić uwagę? Okazuje się, że w tak zwanej strefie 12, czyli na samym początku wrakowiska, zostały odnalezione, wbite w ziemię, te lewe centralne drzwi. I one mają dowodzić, według oficjalnych wersji, że samolot
w tym rejonie, na samym początku brakowiska, uległ destrukcji dotąd, w zasadzie cały. Został podzielony, górne poszycie zostało zerwane, zniszczone. Tłumaczy się oficjalnie, że w tej pierwszej strefie były zarośla, jakieś drzewa, więc to one spowodowały całkowitą destrukcję. Ja ten punkt będę na innych mapach pokazywał i Państwo po prostu patrzcie na nie i próbujcie sobie wyobrazić, co nam biegli specjaliści mówią o tej tragedii, jak wyglądał proces rozpadu. To kolejne zestawienia to już było. Przejdźmy teraz do strefy 15, czyli ta słynna działka Bodina, którą, no, jeśli tu spojrzymy, to jest Buda, tu jest ta brzoza i w dniu 10 kwietnia śledczy wieczorem tutaj idąc, w zasadzie najwięcej szczątków zidentyfikowali w tym rejonie. Zresztą zdjęcia naziemne potwierdzają, że rzeczywiście tutaj na dole coś takiego miało miejsce. Ale okazuje się, że oficjalne dokumenty wskazują na to, że ten punkt to jest odłamek, który został wskazany w roku 2012 przez biegłych CLKP, którzy badali na obecność materiałów wybuchowych, ale przy okazji badali również brzozę, prześwietlali ją, mieli tam sprzęty odpowiednie i odnaleźli takowy odłamek i o nim cisza. Zmianka tylko padła, że coś takiego jest. Kolejny punkt to doktor Nowaczyk wskazywał taki malutki odłamek tutaj pod drzewami. Mamy tutaj punkty. No i jeszcze tutaj są zidentyfikowane przy takich garażach. Spójrzmy na hipotezę, którą biegli specjaliści nam przekazują, że skrzydło, przepraszam, że skrzydło uległo zniszczeniu w tym pasie o szerokości 52 cm. Czyli poszycie, trzy dźwigary, podłużnice, które tam występują, to wszystko uległo totalnej destrukcji. To jest kilka metrów kwadratowych części aluminiowych. Natomiast jeśli spojrzymy na zdjęcia naziemne, które identyfikowano, to nie są wszystkie elementy, ale trudno doszukać się tutaj kilku metrów kwadratowych. Podobnie pokazuję tutaj przekrój skrzydła i te punkty to są podłużnice, które wzmacniają poszycie. I to są elementy, które zostały znalezione. Powinno być 20 kilka podłużnic, jedna za drugą, skrzydło uderza, one się wyginają, odrywają i spadają koło drzewa. Znaleziono o 5, 6, góra 10. Brakuje. Analizując materiał, także dowodowy, okazuje się, że to jest właśnie fragment odnaleziony przez CLKP. Fragment, o którym nic nie wiemy. Gdzie, co z nim zrobiono? Zachowało się tylko zdjęcie. No, jest to odłamek o sporej odległości, wielkości około 20 cm. Tu jak spojrzymy, to jest zdjęcie wykonane z rejonu brzozy. Tak jak gdyby patrząc w kierunku nalotu samolotu. I możemy przejść do pierwszych analiz. Kontekst sytuacyjny pojawił się w odniesieniu do botaniki, która niszczyła samolot. Więc w ostatniej biegli postanowili znaleźć botanikę. No i znaleźli, wskazali w ostatnich scenogramach, które się w kwietniu wyciekły za pomocą mediów do publiczności i wskazali w ostatnich sekundach lotu zdarzenia, które opisano jako niszczenie konstrukcji,
silne niszczenie konstrukcji. Więc jako człowiek pracujący na mapach, pierwszym co robię, to sprawdzam, czy tutaj ta wulkanika będzie. Jeśli przyjmie się, że zdarzenie opisane jako odgłos przypominający niszczenie konstrukcji w kolizji dużej prędkości, to jest ta chwila, w której uderzyło skrzydło w grzozę, znając różnicę czasów między poszczególnymi zdarzeniami, znając prędkość samolotu, nie ma problemu z wyliczeniem położenia. I widzimy te punkty, które zaznaczam. Powiększenie tego fragmentu znajduje się tutaj. Tutaj nie ma botaniki. Nie ma drzew. I albo biegli, naciągnęli, albo rzeczywiście coś zdarzyło się, co niszczyło konstrukcję. I tego typu prace specjaliści właśnie powinni wykonywać, żeby sprawdzać wszystkie swoje hipotezy. To jest rejon sektoru 14 między ulicami Kubienki a Kutuzowa. Kilkanaście punktów biegli zidentyfikowali. Jest to skrzydło. Pokazuje tylko i wyłącznie to, co znajduje się w oficjalnych raportach. Mamy sektor 13, który jest jednocześnie strefą B archeologów. I jak spojrzymy na tę rzecz, to ja tutaj na nim zaznaczyłem dwie warstwy. Jedna, znaleziska, które śledczy rosyjscy w oparciu również o dokumentację zdjęciową opisali jako znajdujące się w tych drzewach. I mamy te pomarańczowe punkty, że jakbyśmy dokładnie analizowali, to trzeba po prostu powiększać, patrzeć na opisy i tak jak w przypadku archeologów było opisane samolot, panele wewnętrzne, prawda? Podkładki, wyposażenie inne, samolot po szycie, to odnajdywać te miejsca i próbować wyciągać wnioski, co się mogło zdarzyć. Takich prac nikt ze specjalistów lotniczych nie wykonał. Przechodzimy teraz do najistotniejszego, wrakowiska. Mamy pokazane wszystkie punkty, które ja wykazałem. Nie zajmuję się zdjęciami naziemnymi, bo one mogą czasami mylić. Na przykład w tym rejonie odnaleziono dużą ilość rzeczy. I to zdjęcia ma komisja Millera. Na przykład torbę, z której wypada rolka z taśmą. To miejsce znajduje się za drzewami. Jest pas drzew, jest taki rów z wodą i za tym rowem na przykład takowa torba znajduje się, są elementy poszycia samolotu. Patrzcie Państwo na ten schemat jako właśnie miejsce rozpadu. I to, co wspominałem, to jest to miejsce wykopu. Tu jest ten słynny lewy statecznik, który uległ oderwaniu i leży oparty od drzewa. I według hipotez oficjalnych w tym rejonie na 20 metrach kwadratowych, znaczy przepraszam, na 20 metrach długości destrukcji uległ cały samolot. I następnie te szczątki przemieszczały się tylko do momentu, aż wyhamują. Czyli ta główna linia to jest ta, gdzie mamy od tego wykopu, mamy silniki i mamy tutaj te najcięższe centropłaty, które najdalej się przesunęły. I widzimy, że, ja to później pokażę na szczegółowych slajdach, że troszeczkę inaczej wygląda rozpad w tym rejonie wschodnim niż w tym rejonie zachodnim. To już są inne zestawienia, gdzie usuwam podkład ten geodezyjny, żeby
no, zobaczyć na przykład pewne elementy. Warto wiedzieć, że ta część, o którą tutaj widzimy, że takie jest zgrubienie, po oznaczeniu widać, że to jest dokumentacja samolotu. W kabinie za fotelem pierwszego pilota była taka niska półeczka, na której wsunięte były skoroszyty z dokumentacją. Więc w przypadku otwarcia poszycia, no to coś wyleciało, mogło no, w dowolny sposób się przemieszczać. I to jest przede wszystkim ta dokumentacja przesunięta w kierunku północnym. Tu jest zestawienie szczątków dotyczących pasażerów. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na różnicę między górnym a środkowym. Na przykład w górnym mamy ciała pasażerów. Rosjanie zidentyfikowali 90 ciał, które zostały opisane jakoś tam, bez podawania oczywiście nazwisk czy innych elementów. Natomiast dzięki wspaniałej pracy rodzin smoleńskich udało się zidentyfikować 66 tych ciał. I je, czy również szczątki z nimi związane, na przykład dokumentacje, można używać do analiz, traktować jak, przepraszam za wyrażenie, jak wyposażenie samolotu, o którym wiemy, że ono w tym konkretnym miejscu jest. I taka jedna z pierwszych analiz. Biegli opisali nam kabinę, która w momencie właśnie tego uderzenia, o tutaj, pozycji odwróconej, samolot uderza, totalna destrukcja części górnej ze zdjęć, pamiętamy jeszcze tylko koło z kawałkiem tego dolnego fragmentu. Ta część miała się oderwać od dalszej kadłuba, a wyrwać przewody, które służą do sterowania na przykład lotkami i ciągnęła je za sobą. Jak je ciągnęła? Proszę zobaczyć, tutaj jak jest numer 70, to powyżej jest miejsce, gdzie ta kabina się zatrzymała. Więc ona powinna w ten sposób przemieszczać się, prawda? Jeśli na tym lepiej będzie widać. Przemieszcza się w ten sposób. I spójrzmy, no jeśli się przemieszcza, to gubi szczątki. I gdzie te szczątki są? Patrząc na mapę, ja bym powiedział, że ta kabina poruszała się takim ruchem. Tu w części centralnej nic nie ma. To co jest, to są właśnie ta dokumentacja samolotu. Czyli zgrupowanie urządzeń, bo biegli zwracali na co uwagę? Wszystko, co dotyczy pasażerów, dokumentacja samolotu, aparaty samolotu, czyli wszelkiego rodzaju wskaźniki, TAFS czy inne elementy i na przykład wyposażenie bombu. W opisach okazuje się, że potrafili znaleźć pojedyncze naboje. Jeśli w łusce było 14, nie pamiętam liczb, 14, a ósma liczy sobie 15, to potrafili tak przekopać, przesiąć, że znaleźli tą brakującą łuskę. Natomiast w koło zalegały dziesiątki tych różnych szczątków, to tych śledczych to nie interesowało. Stąd tych informacji nie mamy i tylko i wyłącznie w ciągu dalszych prac można na podstawie różnych zdjęć próbować uzupełniać tę bazę, którą przygotowałem. No i to jest taki wniosek podsumowujący problemu kabiny. Zestawiłem to ze zdjęciem, które analizą, która wykonała na rzecz prokuratury firma Smolgis, stwierdzając na podstawie zdjęć satelitarnych, że w tym rejonie jest strefa wybuchów. To jest mniej więcej to miejsce. Dla przykładu, w tym miejscu został odnaleziony urządzenie TAFS. To, co się na pulpicie między dwoma pilotami mieści.
jeszcze jedno zdjęcie. Wszyscy znamy ten dół samolotu, który został totalnie zniszczony. To jest o ten fragment. Ale reszta miała ulec, jak widzieliście Państwo, totalnej demolce. Okazuje się, że w tych komórkach znajdują się fragmenty, dwa poszycia, które bardzo łatwo jest zidentyfikować. Od 3 lat leżą. To nie wiem, mogę tylko pokrótce pokazać, jakie będą slajdy, jeśli Państwo zechcecie, to w części końcowej. To będzie zestawienie przygotowane osób w salonkach, które były. Druga salonka, numer 3. I znów widzimy, to jest ta salonka generalska tak zwana, gdzie szczątki są rozlokowane wzdłuż tej osi i później istotny zawrót, układ północ-południe. Tak jak gdyby pojawiała się pewna siła, która powoduje zmianę kierunku. No bardzo bym prosił. To może ja w takim razie jeszcze tylko powiem. Jest analiza na przykład tematu medialnego generał Błasik w kokpicie. Znów spojrzenie na rozlokowanie szczątków. Jest głośny temat po wtorkowej komunikacie prokuratury, gdzie powoływał się na właśnie zespół parlamentarny, iż w błąd wprowadza, mówiąc, że przy okienku salonki nie było śladu wybuchu. Więc mam zestawienie pokazujące, jak wyglądają te różne szczątki, które w tym samym układzie, północ-południe, występują. To jest jeszcze problem prawego skrzydła, więc to może wiedzone. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Ja naprawdę rozumiem te osoby, które tu występują, bo mają wielką wiedzę, proszę Państwa. I my doceniamy tę wielką wiedzę. I chcemy to poznać, ale mam nadzieję, że poznamy to w materiałach pokonferencyjnych, prawda? A więc wtedy wszystkiego się dowiemy. Tutaj niestety mam...